witam w kolejnym odcinku serii Zrób to sam. Tak jak obiecałem, będę wam pokazywał przebieg eksploatacji tego samochodu. Jeżeli coś się zepsuje, to wam to pokażę i pokażę, jak naprawić na tyle, o ile będę umiał to zrobić sam. No i pojawiła się pierwsza usterka w tym Peugeotcie. Mianowicie nie świeci nam tutaj światło pozycyjne oraz nie świeci nam stop. Jedyne światło, które działa, to jest kierunkowskaz, bo jest on żarówkowy. Nie jest to niestety tak jak w starych samochodach, że po prostu wymieniamy sobie żarówkę i tyle. Tutaj, żeby naprawić tą lampę, to albo oddajemy ją do warsztatu, który się specjalizuje w naprawach takich LEDów, bo są takie warsztaty, albo możemy kupić sobie zamiennik lub oryginał. Na początek oczywiście, zanim kupujemy lampę, warto byłoby zdiagnozować, dlaczego ta lampa nie świeci, tak? Tutaj z tyłu nie mamy bezpieczników do lampy, ponieważ już to sprawdziłem, więc to nam odpada. Ale może być tak, że prąd nam do tej lampy nie dochodzi, więc od tego zaczniemy. Sprawdzę, czy ten prąd dochodzi do tej lampy. A jak to zrobię? Zaraz wam pokażę. W jaki najprostszy sposób sprawdzić, czy prąd dochodzi do lampy? Najlepiej zaopatrzyć się w taki miernik tutaj, taką probówkę. To kosztuje około 10 do 15 zł. Ważne, żeby to była probówka samochodowa, a nie taki śrubokręt, ponieważ to jest przeznaczone do instalacji właśnie 12-woltowej i tym najłatwiej jest sprawdzić, czy ten prąd dochodzi. A jak to robimy? Jak już mamy tą naszą probówkę, musimy się dostać do wtyczki do lampy. Ja to zrobię tak, ponieważ jest tutaj bardzo łatwy dostęp, żeby zdemontować tą lampę i po prostu wtedy będzie mi łatwiej wkładać tą probówkę do wtyczki, żeby faktycznie zobaczyć, czy ten prąd dochodzi. Żeby tą lampę wyciągnąć, poprosiłbym się tutaj. Jedyne, co musimy zrobić, to musimy sobie odkręcić tutaj jedną taką śrubkę, nakrętkę. Ja wam to pokażę, jak już wyciągniemy lampę, bo teraz tam w środku nie jestem w stanie wam tego nagrać, pokazać, ale jak wyciągniemy lampę, to bez problemu wam to pokażę. Jak widzicie, jedyną rzecz, którą musimy odkręcić, to jest tutaj taka śrubka, nakrętka. No i teraz to. Bierzemy sobie tą lampę w całości i ją wysuwamy. I zobaczcie, ona się trzyma tutaj na zaczaskach tylko, w tych miejscach. I teraz jedyne, co trzeba zrobić, żeby odpiąć naszą lampę, to trzeba tutaj taki, zwolnić taki zaczask, naciskamy go i możemy sobie wysunąć naszą kostkę. I teraz w ten sposób mamy dostęp do tej kostki i możemy sobie sprawdzić, czy prąd nam dochodzi. A jak to robimy? Poprosimy sobie drugą osobę, żeby nam na przykład nacisnęła stop, hamulec, albo żeby nam na przykład włączyła światła i my będziemy po prostu, będziemy sobie przykładać tutaj nasz miernik i zobaczymy, czy żaróweczka nam się tutaj zapali. Jeżeli tak, to znaczy, że prąd dochodzi. Trzeba znaleźć na początek jednak masę, ponieważ to tutaj, ta klamerka, to jest do masy. Gdzie ją znajdę? No może na przykład tutaj w tym miejscu, albo na przykład na śrubie. I tutaj też powinno nam złapać masę, wydaje mi się. Ponieważ jest to przykręcone do karoserii, możemy to leciutko oczyścić, żebyśmy na pewno mieli pewne połączenie. No i teraz co? Musimy iść sobie do samochodu, poprosić drugą osobę, żeby nam nacisnęła stop, włączyła światła, a my będziemy konsekwentnie sprawdzać każdy pin i zobaczymy, czy będzie nam świecić. Jeżeli się pojawi światełko, to znaczy, że prąd dochodzi i wtedy prawdopodobnie lampa jest uszkodzona. Ale czy tak będzie, to zaraz zobaczymy. A więc co? Przystępujemy do diagnostyki i zobaczymy, czy prąd dochodzi. Teraz włożyłem sobie w losowy pin tutaj nasz próbnik i zobaczymy, czy zaświeci się żarówka. Teraz poproszę Cię, żebyś włączył nam światła mijania. Zobaczcie, działa. Wyłącz. Nie działa. Zobaczymy na innych pinach, czy cokolwiek nam świeci. Tutaj nic nie świeci. Tutaj nic nie świeci i tutaj nie świeci, a włącz i widzicie, świeci nam teraz. Czyli tutaj prąd do świateł mijania dochodzi, a światła mijania, przypominam, nie działają w tej lampie, więc jest podejrzenie, że ta lampa po prostu jest zepsuta. Dobrze, no to teraz zobaczymy sobie jeszcze na przykład kierunkowskaz. Tu nie świeci, tu. Zobaczcie, mruga kierunkowskaz, czyli to jest pin od kierunkowskazu. Wyłącz kierunkowskaz. Nie świeci. Dobrze, no to jeszcze światło stop poproszę, co będzie prawdopodobnie ten pin. Nie, to może ten. Tak. Wyłącz. Włącz. Wyłącz. I widzicie, wszystko działa. Prąd dochodzi, więc tym sposobem sprawdziliśmy sobie bardzo łatwo, że tutaj jeżeli chodzi o elektronikę, to prąd wszystko działa tak jak powinno. Więc teraz tak naprawdę musimy zająć się wymianą tej lampy. A więc jak upewniliśmy się, że lampa jest zepsuta, nie pozostaje nam nic innego jak zamówić nową lampę. Ja zdecydowałem się właśnie na zakup nowej lampy, a nie regeneracji, bo po pierwsze trwa to krócej i no jednak nowa lampa to nowa lampa, a ona nie jest aż tak bardzo droga. Jak widzicie, mam lampę tutaj z depo. Ona kosztowała dokładnie 307 zł. Za przesyłkę nie płaciłem nic, ponieważ mam Allegro Smart, dzięki czemu przesyłka jest darmowa. Więc jedyny koszt, jaki poniosłem, to jest właśnie 307 zł. Tak wygląda nowa lampa. Nie różni się ona praktycznie niczym od tej używanej lampy. I zobaczcie, co jest fajne, że producent nawet dołożył nam ten plastik, a nie musiał, bo ten plastik jest zdemontowany. Ja wam go pokażę na tej starej lampie, bo już mi tutaj nie zależy. O,
Możemy go demontować, więc tak naprawdę producent nie musiał tego dodawać, a dodał. Aha, pokażę wam jeszcze, bo wam miałem pokazać, gdzie jest ta lampa umocowana, zamontowana. Widzicie? Tą nakrętkę odkręcałem. To jest jedyna nakrętka, którą potrzebujemy odkręcić. Ale dostajemy się do niej, tak jak pokazałem tutaj, tym otworem tutaj takim serwisowym, że tak to nazwę. Więc co? Teraz tak naprawdę wystarczy nam podłączyć tą lampę. I co jest fajne? Często producenci nie dodają nawet żarówek do lamp, a tutaj mamy żarówkę, jedyna jaka jest tu żarówka, w sensie taka zwykła, standardowa, to jest od kierunkowskazu. I tą żarówkę tutaj producent dołączył. Więc teraz to jedyne co robimy, zapinamy naszą lampę z powrotem, wkładamy wtyczkę, musi nam to kliknąć. Kliknęło. I teraz tak naprawdę wsuwamy naszą lampę z powrotem, patrząc oczywiście na wszystkie zaczepy, gdzie one mają być umiejscowione. Na przykład zobaczcie, z tej strony tutaj mamy taki bolec, który musi nam wejść tutaj w ten otwór. I musimy tak każdym bolcem właśnie trafić sobie dokładnie tam, gdzie to ma być i wtedy mamy pewność, że to jest poprawnie zamontowane. Więc ja sobie teraz popatrzę na wszystkie tutaj zaczepy, wsuwamy. Lampa już jest praktycznie zamontowana, dokręcamy naszą nakrętkę. I zaraz zobaczymy, czy lampa zacznie nam świecić z powrotem. A więc to lampa zamontowana, jak widzicie, i zobaczcie, światło postojowe nam już świeci. Teraz proszę Cię, żebyś nacisnął stop. No i jeszcze dla formalności włącz kierunkowskaz sprawy. Widzicie, wszystko działa. Tak jak podejrzewałem, lampa była po prostu spalona, te LEDy były spalone. Tak dla ciekawostki, teraz sobie może rozbierzemy tą lampę, zobaczymy jak ona wygląda w środku, bo nigdy czegoś takiego nie rozbierałem. A więc tak jak powiedziałem, sprawdzimy sobie tą lampę, jak wygląda w środku. Tutaj w tym miejscu mamy dwa torksiki. O kurczę, ja mam tutaj akurat krzyżakowy śrubokręt. Ale wiecie co? To jest bez sensu rozbieranie, skoro ona i tak jest zepsuta. Sprawdzimy to troszeczkę inny sposób, taki bardziej brutalny. Jak wiemy, bez młota to nie robota. Podrzuć mi młotek. No to co? Sprawdzimy sobie, jak ona wygląda w środku. Teraz na pewno zadziała. A jeszcze sobie walnę. Tutaj mamy LEDy. Aha, i te LEDy widzicie są na tutaj takich taśmach. Więc prawdopodobnie podejrzewam, że skoro nie działa całe oświetlenie LEDowe, że po prostu któraś z taśm się po prostu przepaliła lub zepsuła. O, super! Nie rozwaliłem sobie jeszcze żarówki od kierunkowskazu, więc sobie przy okazji to wyciągnę i będę miał na zapas po prostu. Spokojnie, nie martwcie się. Oczywiście ja to wszystko posprzątam, nie zostawię tak. No i co? Myślę, że to tyle w tym krótkim odcinku. Mam nadzieję, że wam pomogłem. Jak widzicie, wymiana tutaj tej lampy jest bajecznie prosta. Chciałbym, żeby w każdym samochodzie tak to wyglądało. A na tą chwilę to wszystko. Pamiętajcie oczywiście o subskrypcji tego kanału. Nie zapomnijcie też nacisnąć dzwoneczka, żeby być na bieżąco. Możecie też polajkować taki film, jeżeli wam się podobało. A my widzimy się już za niedługo. Trzymajcie się. Cześć. Korona.